Swoją pierwszą płytę zrealizowali po wygranym konkursie zorganizowanym przez radiową trójkę. Nazwali ją Dom i nie bez przyczyny. Jak opowiada Daria Pol, wokalistka, autorka tekstów i współzałożycielka zespołu, chodziło o stworzenie przyjaznej, radosnej atmosfery takiej jak w domu. Po pięciu latach przyznała, że muzyka z tego fonograficznego ich debiutu kojarzy jej się m.in. z Charlotką taką jak u babci. No i odkrywa przepis na to muzyczne ciasto. Potrzebujemy 1,5 kg jabłek, 5 łyżek cukru, pół łyżeczki cynamonu oczywiście do tego nadzienia. Natomiast na ciasto dwie szklanki mąki, 50 g masła, 1,5 łyżeczki proszku do pieszenia, 5 łyżek cukru, 1 łyżka cukru wanilinowego, jedno jajko. No i na wierzch oczywiście niezastąpiony Cukier-puder, ale na wszystko przyjdzie pora. Jeśli chodzi o nadzienie, jabłka obieramy, kroimy na ćwiartki, wycinamy te gniazda nasienne oczywiście to jest nam niepotrzebne. Kroimy jabłka na mniejsze kawałki i wkładamy do szerokiego garnka. Dodajemy cukier, cynamon i smażymy przez. No, powiedzmy 20 minut, co chwilkę mieszając, aż jabłka nam zmiękną, i zaczną się rozpadać na takie mniejsze kawałeczki. Zobaczycie, kiedy. Na pewno się zorientujecie, że to jest ten moment. Natomiast ciasto, jak robimy? Do mąki dodajemy pokrojone w kostkę, podkreślam, zimne masło. To moja babcia zawsze bardzo dużymi literami mówiła, że zimne masło. Proszek do pieczenia, cukier i cukier. Wanilinowy. Wyłączymy to wszystko w jednolite ciasto. Można mikserem, można rękami, w zależności od tego, ile macie czasu i jak wolicie. Pod koniec dodajemy jajko, i to ciasto powinno być takie dość miękkie. Także się nie stresujcie jego konsystencją, gdyby wyszło miękkie. Dzielimy je na pół. I wkładamy obie te połówki do zamrażarki. W tym czasie możecie sobie już nagrzać piekarnik do 180 stopni i przygotować niedużą foremkę. Wyjąć jedną połówkę ciasta z zamrażarki po 15 minutach oczywiście. Kroimy ją nożem na plasterki i na spodzie formy wylepiamy tym ciastem taki spodzik. Następnie na to nasze pyszne nadzienie jabłkowe cynamonowo słodkie no pyszne natomiast co robimy z drugą częścią ciasta wyciągamy z zamrażarki i na dużej tarce, moja babcia zawsze na takich dużych oczkach ścierała po prostu to zamrożone ciasto na wierzch tych jabłek. Możecie oczywiście pokroić je w plasterki, ale ja całe życie robię to w ten sposób czyli ścieram na tarce, wstawiamy do piekarnika to wszystko, pieczemy przez 50 minut, lub jeżeli zobaczycie, że może wasz piekarnik potrzebuje trochę mniej czasu, to na złoty kolor i taką szarlotkę studzimy. Posypujemy cukrem, pudrem i zajadamy. Można czekać, aż wystygnie, ale nie trzeba. Polecam z lodami waniliowymi albo śmietankowymi. I do niedzielnej czarnej kawy taki posiłek naprawdę będzie wspaniały. Szarlotka Dari z grupy Hash Cookie. Czy przy drugiej płycie też będą kulinarne skojarzenia? Ale za to wszystko przecież lubimy haszkuki, czyli czwórkę przyjaciół z końskich, którzy łatwo zaskarbili sobie przychylność odbiorców i artystów, dziennikarzy i zdobyli kontrakt płytowy.